Chwała Panu Jezusowi. Jestem wdzięczny Bogu, że mogę być tutaj na tym miejscu, gdzie Pan jest obecny, gdzie oddawanemu jest cześć i chwała i wdzięczność naszych serc. Tak jak mu to jest miłe, tak jak nas do tego zachęca Słowo Boże. Autor listu do Hebrajczyków, to jest 12 rozdział, ostatnie dwa wiersze napisał. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy Bogu cześć, tak jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Tak, On jest ogniem trawiącym dla Jego przeciwników, natomiast dla nas jest miłującym Ojcem, który tak niezwykłą miłością nas umiłował, że to jest wprost dla naszego ludzkiego rozumu trudne do ogarnięcia. Dla mnie jest zaszczytem, że mogę stanąć przed tak zacnym gronem słuchaczy. Bynajmniej nie jest to komplement, a nie pochlebstwo, tylko raczej przypomnienie tego, kim jesteśmy w oczach Bożych. Paweł, pisząc do Kolosan, używa takich określeń w stosunku do nas wierzących. Wybrani Boży, święci, umiłowani. Czy nie brzmi to pięknie? Kim jesteśmy? A Piotr jeszcze coś dodaje. Pierwszy list Piotra 2,9. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Także nie mamy być bezrobotni. Bóg ma dla nas zadanie. Mamy rozgłaszać cnoty, czyli głosić Ewangelię, zwiastować Chrystusa i swoim życiem, i słowami. Jak to powiedział jeden z tych pionierów chrześcijaństwa, nie pomnę nazwiska, może brat pastor będzie wiedział. Głoście Chrystusa, jeśli potrzeba, używajcie słów. Dziękuję. A jeszcze wracając do tego, co powiedział Piotr, co napisał. Czy zauważyliście ten zwrot? Że jesteśmy królewskim kapłaństwem. To jest coś niesamowitego. W Nowym Testamencie nie ma sekty kapłanów. Jest powszechne kapłaństwo wierzących. Starotestamentowy kapłan był powoływany do tego, żeby składać dary i ofiary przed Bogiem. No a my jako nowotestamentowi kapłani, co możemy składać Bogu? Odpowiada na to chyba list do Hebrajczyków 13:15, gdzie autor napisał: przez Niego więc, czyli przez Jezusa, składajmy Bogu nieustannie ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. To są nasze ofiary. W 60. psalmie, chyba to jest ostatni wiersz, napisał autor: kto składa dziękczynienie, czci mnie. W ten sposób my oddajemy Bogu cześć, oddajemy Bogu chwałę poprzez nasze modlitwy dziękczynne i uwielbiające. To jest nasza ofiara jako kapłanów. Dziękuję pastorowi, dziękuję zborowi za możliwość podzielenia się świadectwem z tej służby gedeonitów, służby, którą znacie. Nie będę wam mówił, co robią gedeonici i dlaczego, ale tak dla przypomnienia. Wiecie, że rozprowadzamy Słowo Boże. W przypadku Polski to jest Nowy Testament, ale może tak dla przypomnienia. Celem tej służby nie jest dystrybucja jako taka, ale celem tej służby jest zdobywanie ludzi zgubionych. Chłopców czy dziewczęta, mężczyzn czy kobiety dla Pana Jezusa Chrystusa. A ponieważ jest to również waszym celem jako zboru, jako indywidualnych wierzących, uważamy się za takie misyjne ramię czy przedłużone ramię miejscowego kościoła, miejscowego zboru. Jako stowarzyszenie ponadkościelne, ponadwyznaniowe mamy może większą możliwość w dotarciu do miejsc, tak zwanych statutowych miejsc naszej dystrybucji, czyli szkoły, szpitale, hotele, więzienia, wojsko i służby mundurowe, gdzie poszczególnym zborom, poszczególnym kościołom może byłoby trudniej dotrzeć, co nie oznacza wcale, że wszędzie nas tam przyjmują z otwartymi ramionami. Wręcz przeciwnie, wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Jeden z pierwszych polskich zasłużonych gedeonitów, nauczyciel Waldemar z Trójmiasta, zaraz na początku lat 90. zaczął odwiedzać duże więzienie. Rozmawiał z więźniami, rozdawał te małe Nowe Testamenty, zachęcał do czytania, zachęcał do przyjęcia Chrystusa. Z czasem w tym więzieniu otwarto oddział chorych na AIDS i władze więzienne miały wielki problem z obsadzeniem kadry w
wychowawczej, która by tam prowadziła resocjalizację wśród tych więźniów zarażonych wirusem HIV. Może pamiętamy, ale w tamtych czasach nosiciele wirusa HIV byli bardzo separowani społecznie, a społeczeństwo panicznie unikało wszelkiego kontaktu z nimi. Więc zaproponowano naszemu gedonicie Waldemarowi, żeby on tam prowadził takie spotkania resocjalizacyjne z Biblią, z tymi więźniami zarażonymi. No on po modlitwie zgodził się na to. I początkowo ta jego wytrwała praca nie przynosiła pozornie żadnych rezultatów. Wręcz przeciwnie, jeden z wychowawców swoją postawą skutecznie zniechęcał go do tej służby. Waldek gotów już był zrezygnować aż do pewnego dnia. Otóż kiedyś, odwiedzając po raz kolejny to więzienie razem z drugim gedonitą, swoim towarzyszem, zostali zaproszeni przez wspomnianego wychowawcę do jego gabinetu. I kiedy otwarli drzwi, zobaczyli bogato zastawiony stół. Zapytali więc, z jakiej okazji to zawdzięczają. I wówczas wychowawca z uśmiechem na ustach powiedział: bo ja też już jestem dzieckiem Bożym. No, w oczach pojawiły się łzy wzruszenia, radości, wdzięczności. Od tego momentu służba Waldemara zaczęła nabierać innych rozmiarów. Zaczęła owocować. Wiele osób się nawróciło, wiele osób odzyskało na nowo nadzieję. Całkiem niedawno otrzymałem od Waldka, który jest moim przyjacielem, taką, jakby powiedzieć, no, informację związaną z tym świadectwem. Mówił mi, że miał taką prezentację, jak ja mam w tej chwili, w Kościele Zielonoświątkowym w Gdańsku, i mówił o swojej pracy w tym więzieniu, na tym oddziale zarażonych wirusem HIV. I po nabożeństwie podeszła do niego starsza niewiasta, wyciągnęła rękę zaciśniętą dłonią i kiedy ją otwarła, zobaczył pomięty banknot 100 złotowy. I mówi, no, co to jest? Z jakiej to okazji? I wówczas ta niewiasta powiedziała: mój syn był na tym oddziale ludzi zarażonych HIV. Był tak chory, że musiał leżeć w szpitalu więziennym. I ktoś podarował mu, no ona nie wiedziała kto, podarował mu taki mały, niebieski Nowy Testament. Syn zaczął to czytać. I nawrócił się do Pana. Kiedy ostatni raz widziałam się z nim, powiedziała ta siostra, powiedział do mnie: mamo, ja wiem, że umieram, ale nie martw się o mnie, bo ja wiem, dokąd idę. Ja należę do Pana. Świadectwo, które zachęca do tego, żeby kontynuować takie służby, czy to więzienna, czy jakiekolwiek inna, i nie ulegać zrażeniu. No, ten wychowawca został, jest gdyby w swoim sumieniu oskarżony. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Ten wychowawca został widocznie, jego sumienie zostało oskarżone, zrozumiał, że źle postępuje, sprzeciwiając się tej chrześcijańskiej służbie naszego gedonity. Ta służba zaczęła się ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Zaczęła się od wyposażania hoteli, a właściwie recepcji hotelowej w egzemplarze Biblii. I w miarę jak zaczęły to wspierać kościoły, indywidualnie wierzący, już nie tylko recepcje, ale wszystkie pokoje w hotelach były wyposażane w egzemplarze Biblii. I kolejno potem tą służbę objęto szkoły, szpitale, więzienia, wojsko, służby mundurowe. Oczywiście służba wyszła poza Stany Zjednoczone, obecnie funkcjonuje w 200 krajach świata, na wszystkich kontynentach. I tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w 2015 roku gdzieś w świecie rozprowadzono 2-miliardowy egzemplarz Pisma Świętego. A ciekawym w tym jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie pierwszy miliard rozprowadzono między rokiem 1908, który uważa się za takie już bardziej zorganizowane działania stowarzyszenia, a rokiem 2001. Czyli potrzeba było 93 lata, żeby rozprowadzić 1 miliard. A drugi miliard rozprowadzono między rokiem 2001 a 2015. Czyli wystarczyło już tylko 14 lat,
aby rozprowadzić kolejny milion egzemplarzy Pisma Świętego. Czy widzimy to Boże przyspieszenie? Chyba przyjście Pana naprawdę jest bardzo bliskie. A właśnie z hoteli, bo tam się ta służba zaczęła, jest wiele świadectw, które pokazują, w jaki sposób Bóg użył tego egzemplarza Biblii, który był tam gdzieś w pokoju hotelowym, żeby kogoś zbawić, czy nawet uratować od śmierci. Mam tu takie świadectwo, które bardzo lubię, którym bardzo lubię się dzielić. Nie wiem, możliwe już kiedyś tu mówiłem o nim. Czy wspominałem kiedykolwiek o świadectwie takiego nawróconego rabina żydowskiego? Jeśli nie, to dobrze. Ja z chęcią sam go posłucham. Raz w roku odbywa się w jednym z większych miast amerykańskich konwencja, tak zwana konwencja Stowarzyszenia Gedeonitów. Trwa to przez cały tydzień. Przyjeżdżają przedstawiciele z ponad 100 krajów świata zwykle. Jest tam 3,5 tysiąca ludzi. I to jest niesamowite, kiedy się słyszy różne świadectwa, raporty z różnych części świata, w jaki sposób Bóg używa tej służby. Ale nie o tym chciałem mówić. Na taką konwencję zapraszane są jedna czy dwie osoby, które mają jakieś szczególne świadectwo do podzielenia się związane z tym, z tą tak zwaną Biblią Gedeonicką. Nie ma Biblii Gedeonickiej, jest Biblia, tylko jest Biblia wydawana przez Gedeonitów, więc nazywamy ją Biblią Gedeonicką, a ten mały egzemplarz, to wiecie jak nazywacie? Jak to nazywacie? Gedeonitka, tak nazywamy to, ten mały egzemplarz. No więc wracając do naszej historii. W 2007 roku na konwencji, która była w Atlancie, w stanie Georgia, miałem okazję tam być, zaproszony był człowiek o nazwisku Herbert Opałek. Sądząc z tego nazwiska, musiał mieć słowiańskie, o ile nawet nie polskie korzenie. I nie mogłem z nim porozmawiać rzeczywiście, bo mówię, mównica była gdzieś tam hen, daleko z przodu. Właściwie nie było widać nawet mówcy, ale były dwa wielkie telebimy po obu stronach, także można było widzieć i słyszeć mówcę. I Herbert przekazał następujące świadectwo. Wychowywałem się w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Byłem niezwykle uzdolnionym dzieckiem. Do 7 roku życia nauczyłem się na pamięć większości ksiąg hebrajskich. Mając 9 lat, mówiłem płynnie językiem aramejskim z okolic Galilei, językiem, który mówił Chrystus. W wieku 13 lat studiowałem język grecki. Mając 17,5 roku byłem ordynowanym ortodoksyjnym rabinem. W wieku 19 lat zostałem dziekanem największej szkoły dla rabinów na Brooklynie w Nowym Jorku i byłem u szczytu kariery. Będąc na tym stanowisku ordynowałem 327 rabinów. Wykładałem na uniwersytetach w Pensylwanii, Harvardzie, Divinity School. Ukończyłem także doktorat na studiach Nowego Testamentu po to tylko, aby lepiej poznać swojego przeciwnika. I byłem całkowicie szczęśliwym rabinem. Aż do tamtej nocy. Otóż kiedyś wyjechałem do Bostonu w interesach uczelni, gdzie byłem dziekanem, a linie lotnicze Delta zrobiły mi chyba największą przysługę w moim życiu. Zaginął mój bagaż, a wszystko, co mi pozostało w podręcznym neseserze, to była Biblia hebrajska oraz mały egzemplarz prawa żydowskiego. Ale o dziwo, tego wieczoru nie wpłynęło to na mnie w żaden sposób. Udałem się do hotelu, włączyłem telewizor, ale to mnie w ogóle nie zainteresowało. Zacząłem otwierać szafki w pokoju i w jednej z nich znalazłem czerwoną Biblię Gedeonitów. Pozwólcie, że przypomnę, że miałem doktorat z żydowskich podstaw Nowego Testamentu. Przeczytałem większość Pisma Świętego napisanego w języku greckim. Przeczytałem wszystkie komentarze do Nowego Testamentu z pierwszego wieku naszej ery. Tak więc byłem pewien, że znałem wszystkie odpowiedzi, wstecz czy naprzód, ale nie wierzyłem ani słowu tej księgi, aż do tamtej nocy, kiedy otwarła się sama na czytanie z Ewangelii według świętego Jana i kiedy zacząłem ją czytać, pobudzony przez Ducha Świętego. W czasie, kiedy doszedłem do Nikodema i nauczania Jezusa na temat nowego narodzenia, moje ciało się trzęsło, moje oczy zalały się łzami i nie wiedziałem, co robić. Dziękuję Panu, że to Duch Święty przyszedł do mnie tamtej nocy po raz pierwszy w moim życiu. Resztę tej nocy spędziłem na czytaniu tego Nowego Testamentu Gedeonickiego, widząc, że jest on wypełnieniem proroctw
ze Starego Testamentu, którego uczyłem się od dzieciństwa. Nigdy przedtem nie trząsłem się tak bardzo, ani nie byłem tak przestraszony w swoim życiu. Ale jedno wiem, że gdybym wtedy nie przeczytał tej czerwonej Biblii Gedeonickiej w hotelowym pokoju, byłbym zgubiony na wieki. Bóg jest dobry, a Jezus jest Panem i Zbawicielem. Słowa człowieka niezwykle inteligentnego, wyuczonego, a równocześnie, który miał takie te klapki, jakbyśmy to powiedzieli, na oczach, że nie pozwalałem mu zobaczyć prawdy, ale Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz oposieczny. Może zbawić tego najmędrszego, który może za takiego się uważa, albo tego nawet najprostszego, który może nawet nie umie czytać, ale ma uszy do słuchania, a wiara jest ze słuchania Bożego Słowa. Tych świadectw hotelowych jest więcej, może będzie czas, żeby się jeszcze jakimś podzielić. 50-kilkuletni Ray to był weteran armii amerykańskiej. On był uzależniony od leków antydepresyjnych i alkoholu. Narastała w nim decyzja, aby podobnie jak wielu jego kolegów skończyć wreszcie z tym swoim życiem. Jego sposobem na odstresowanie, na odreagowanie była zawsze strzelnica. Więc po raz kolejny pożyczył broń, wsiadł do samochodu i pojechał w stronę tej strzelnicy. Ale kiedy tam jechał, mówi, to jakby jakaś niewidzialna ręka kierowała kierownicą jego samochodu i zajechał pod motel, gdzie nie miał zamiaru jechać. Ale kiedy tam dojechał, to postanowił, że w tym motelu odbierze sobie życie. Usiadł na łóżku, nabił magazynek kulą i w czasie, kiedy położył palec na spuście, jego całe życie, tak jakby przyspieszony film, przeleciał mi przed oczyma. Kątem oka zobaczył leżącą na szafce otwartą Biblię i przeczytał pierwszy wiersz, który mu się rzucił w oczy, z Mateusza 4,19. Pójdź za mną. Ray miał już Biblię, czasami ją nawet czytał z ciekawości, ale nigdy jej słowa nie przemówiły, nie trafiły do jego serca tak jak tamte. Gorzko zapłakał i zmagając się sam z sobą, wyznał Panu wszystkie swoje grzechy, prosił o przebaczenie i o zbawienie. I Pan w jednej chwili zdjął z jego ramion ciężar depresji, ciężar grzechu, uzależnień. Szybko przyłączył się do lokalnego kościoła. Obecnie jest również gedeonitą, który rozmieszcza egzemplarze Bożego Słowa w hotelach i wskazuje innym weteranom wojny na tego, który go zbawił i wyciągnął z depresji. Te świadectwa są nie tylko z hoteli, ale są różne z innych miejsc. Czasami ludzie nam zarzucają, że te Nowe Testamenty, które rozdajemy, są wyrzucane, że można je znaleźć w koszach. No i to jest prawda. Nie da się tego ukryć. Ale ja tak sobie wtedy przypominam tę przypowieść o siewcy. Ile ziarna trafiło na dobrą glebę, a ile się zmarnowało? Raptem 25% było wykorzystane, a w naszym przypadku nie znajdujemy w tych kosztach 75% Nowych Testamentów, któreśmy rozdali, ale są pojedyncze egzemplarze. No i, ale mówię, Bóg używa tych niszczonych egzemplarzy również. Tu, nie będę tutaj mówił takiego świadectwa, które niedawno czytałem odnośnie człowieka z Republiki Czeskiej, który był nałogowcem, no, stracił pracę z tego powodu, bo opuszczał tę pracę. Jak stracił pracę, to nie ma pieniędzy na mieszkanie, więc wyrzucono go z mieszkania. Stał się bezdomny, żywił się z tym, co znalazł w koszach na śmieci i kiedy grzebiąc tam w jakimś koszu za odpadkami znalazł właśnie ten mały Nowy Testament i zaczął czytać. I wiecie, to słowo nie wróciło puste. To jest taki ulubiony wiersz Gedeonitów z Izajasza 55:11. Tak jest moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz spełnia moją wolę. Wykonuje pomyślnie to, z czym je posłałem. Wracając do niszczonych Nowych Testamentów,
to w Sankt Petersburgu, to jest wielkie miasto, ponad 4-milionowe miasto nad Zatoką Fińską, nad brzegiem rzeki Newy. Gedonici mieli dystrybucję na kampusie uniwersyteckim. Jeden ze studentów po powrocie do domu postanowił zniszczyć ten mały Nowy Testament, więc mieszkał w takim bloku dużym, tu, właśnie nad brzegiem tej rzeki. Otworzył okno i zaczął wydzierać kartki. Po jednej, po dwie, po kilka i rzucać za okno. Był wieczny dzień. Jedna z tych kartek poszybowała w stronę pobliskiego mostu. Na moście stała dziewczyna, która przyszła tam z zamiarem popełnienia samobójstwa. I w tym właśnie momencie karteczka z mocą Bożego Słowa na niej przylepiła jej się do twarzy. Więc zdjęła ją, zaczęła czytać i to był początek jej nawrócenia i jej uratowania. Uratowana została dzięki temu, że ktoś zaczął niszczyć ten Nowy Testament. To, no jeszcze, żeby to dopełnić, to powiem, co słyszałem od naszych braci gedonitów z Rzymu. Podobna sytuacja, dystrybucja na kampusie uniwersyteckim. Jeden ze studentów wziął ten Nowy Testament do ręki z zamiarem, że jak tylko zobaczy jakiś kosz odpowiedni, to go wyrzuci. Uszedł kilkanaście kroków i zobaczył duży kontener na tekturę. Otworzył więc wieko i z całej siły rzucił ten Nowy Testament do środka. Tak się złożyło, że tam w tym kontenerze na tej tekturze spał bezdomny człowiek. I nagle dostaje w sam środek czoła czymś, co go obudziło. Zaczyna szukać, rozglądać się i widzi tutaj taką małą księżeczkę, której przedtem tam nie było. No i znowu ten człowiek zaciekawiony otwiera i czyta. I to słowo trafia do jego serca. I ten człowiek woła do Pana, prosząc o przebaczenie. Tak więc nie przejmujemy się tym, jeżeli ktoś mówi, że tam to jest to wyrzucane, że można to w koszu gdzieś znaleźć. Tak się dzieje. Niestety. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób moglibyście pomóc, żeby Ewangelia dotarła do jeszcze większej ilości osób, a może inaczej. Żeby dotarła do serc ludzi, którzy otrzymują to słowo od nas, gedenitów, żeby wykonała swoją pracę, to chcę powiedzieć, że potrzebujemy waszych modlitw. Modlitw nie tyle o gedenitów, ile o ludzi, którzy otrzymują to słowo od gedenitów, a może w szerszym kontekście o cały nasz kraj. Ja wiem, że z pewnością każdy z nas modli się o swoich niezbawionych, krewnych, sąsiadów, znajomych, ale może w tym szerszym właśnie kontekście módlmy się o te miliony ludzi w naszym kraju. Brat tu wspomniał zaraz na początku. Miliony ludzi w naszym kraju, którzy nie mają osobistej relacji z Chrystusem, którzy nie narodzili się na nowo, którzy idą tą szeroką drogą, zupełnie tego nieświadomi, bo uważają i tak są nauczani, tak są, że tak powiem, uśpieni, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest dobrze, że przecież ja nie jestem najgorszy. Módlmy się o naszych rodaków. Nasz kraj się chlubi ponad 1000-letnią tradycją chrześcijańską, ale równocześnie miejsce Chrystusa, który jest tą jedyną drogą, która prowadzi do Ojca, uczyniono sobie cały szereg innych pośredników. Ale czy są inni? No nie czytamy o tym w Biblii, wręcz przeciwnie. W Tymoteusza 2,1, tak, drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, chyba czwarty wiersz. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus. Nigdzie indziej nie pisze w Biblii o jakichś innych pośrednikach. A jeżeli sobie uczyniono, to znaczy, że nie czytają Biblii, nie znają prawdy Bożego Słowa. Także nie bądźmy obojętni na los tych ludzi, którzy idą na potępienie. Tak wiele ich jest koło nas. Możemy coś zmienić. Nie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy bezsilni. Możemy się modlić. Modlitwa to jest potężna broń. Przez modlitwę możemy wiele więcej uczynić dla naszego narodu, dla naszych rodaków, niż politycy, którzy sprawują rządy, władzę w naszym kraju. Parafrazując Ezdrasza 10:4, wstańmy więc, gdyż do nas należy ta sprawa. Zbierzmy siły, zjednoczmy się i zacznijmy działać. Tu trzeba jedności wszystkich wierzących, jedności wszystkich kościołów, biblijnie wierzących, bo ta modlitwa może wiele uczynić. Eliasz, który musiał się ukrywać przed królem Achabem, miał większy wpływ na losy Izraela niż król i wszyscy
kapłani Bala. Jego modlitwy właśnie sprawiły, że naród otworzył się na konfrontację z prawdziwym Bogiem. Wyznawajmy grzechy, nasze narodowe grzechy, których jest tak wiele, o których listę można by zrobić i ona wprost nie miałaby końca. Bądźmy tak jak Ezdrasz, który sam prawdopodobnie nie miał sobie wiele do zarzucenia, ale modlił się w ten sposób. Oto stoimy przed Twoim obliczem splamieni winą, chociaż nie godzi się nam z tego powodu stać przed Twoim obliczem. Ezdrasza 9:15. Także przychodźmy z takim wyznaniem naszych grzechów narodowych, czyli to, o czym mówiliśmy, odrzucenie Chrystusa jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, niechęć do poznawania Bożego Słowa, niechęć do czytania Słowa Bożego, przekręcanie, tam dodawanie czy odejmowanie coś z tego Słowa, poleganie na tradycji, kult królowej niebios. To jest ta demoniczna zwierzchność, której kult Bóg potępił już na 6 wieków przed Chrystusem, ponieważ Izrael oddawał jej cześć. Jeremiasza, 7 rozdział, 16 wiersz. Bóg mówi do proroka: Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie znoś za niego błagań ani modłów, nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej niebios. To jest kult jeszcze z dawnych czasów, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową i poganie zaczęli masowo wchodzić do kościoła. Wnieśli z sobą różnego rodzaju zabobony, dziwne wierzenia i kulty, między innymi kult królowej nieba, którą ci nie w pełni narodzeni, nie w pełni odrodzeni ludzie przenieśli na Marię. Maria nigdy nie była królową nieba. Maria była bogobojną, pokorną niewiastą. Z pewnością znała Słowo Boże, znała to proroctwo Jeremiasza i nigdy nie pozwoliłaby się nazywać imieniem tej demonicznej zwierzchności. Kolejnie, brak bojaźni Bożej wśród naszych rodaków, dewocja czy świętoszkowatość, bałwochwalstwo, kult obrazów, relikwii, zmarłych. Znamy to z własnego doświadczenia. Horoskopy czy wróżby, antysemityzm, który ostatnio tak się ożywił jak gdyby nagle i okazuje się, jak dużo jest ludzi, którzy nie sprzyjają Żydom, którzy są wręcz wrogo nastawieni do narodu żydowskiego. A Bóg powiedział, kto będzie Tobie błogosławił, temu ja będę błogosławił. Jak kto będzie Ciebie przeklinał, to ja przeklnę. To dalej. Uprzedzenia religijne i społeczne, materializm, chciwość, nieuczciwość, upadek moralny, zbrodnie, aborcje, rozwody. No, cała lista jest. Dlatego możemy i nawet powinniśmy być takimi, którzy wyznają te grzechy narodowe przed Bogiem, proszą o wybaczenie, bo tak jak tam już mówiliśmy, wspominaliśmy przez tą modlitwę, budujemy mur obronny wokół naszego narodu i stajemy w tym wyłomie, przez który mogłoby wejść zniszczenie. Pismo Święte podaje nam różne powody, kilka powodów, dla których powinniśmy być takimi wstawiennikami, dla których powinniśmy praktykować taką modlitwę wstawienniczą. Właśnie w 1 Tymoteusza 2:1 czytamy: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I zalecając tę modlitwę, Paweł użył tego słowa napominam. I tak jak to jest w języku greckim czy hebrajskim, jedno słowo może mieć kilka znaczeń i to zależy od tłumacza, które on uzna za najwłaściwsze. I ten czasownik napominam może być tłumaczony także jako błagać, nawoływać, przynaglać lub usilnie prosić. Czyli jest to wezwanie do nas, do czytelników Biblii, abyśmy z własnej, nieprzymuszonej woli czynili to, co jesteśmy proszeni. I to musi właśnie wypływać z naszego wewnętrznego przekonania o wadze, o ważności i palącej potrzebie takiej modlitwy. Zresztą Pan Jezus Chrystus polecił swoim uczniom,
aby modlili się o ludzi zgubionych. Mateusza, 9 rozdział, ostatnie 3 wiersze. Kiedy zobaczył lud, że był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza, zwrócił się do swoich uczniów ze słowami: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I zanim uczniowie zostali wysłani parami, jak czytamy w następnym, 10 rozdziale Mateusza, na te, jakbyśmy powiedzieli, pola misyjne, musieli w pełni podzielić troskę naszego Pana o ludzi zgubionych i zrozumieć potrzeby modlitwy. Poza tym jesteśmy wzywani, zachęcani do wstawiennictwa, ponieważ taka modlitwa daje nam wspaniały przywilej, cudowny przywilej wspólnej pracy z Bogiem przy zbiorach. Wskazują na to te cytowane słowa Pana Jezusa: proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. To żniwo należy do Pana. My możemy być Jego współpracownikami w tym żniwowaniu. Praktykując taką modlitwę wstawienniczą, jesteśmy jak gdyby w centrum Bożej woli, tak to nazwijmy. Jaka jest ta Boża wola? No, czytamy o tym również w tym pierwszym Tymoteusza 2,4, gdzie apostoł, mówiąc o Bogu, mówi: który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. To jest Boża wola. Bóg nie chce posyłać ludzi do piekła. Chce, żeby przyszli do poznania prawdy. Co to jest ta prawda? W swojej arcykapłańskiej modlitwie Jana 17,17 Pan Jezus modlił się do Ojca: poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Miliony ludzi w naszym kraju potrzebuje poznania prawdy, prawdy Bożego Słowa. Pan Jezus o sobie powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Wielkie miliony potrzebują nawiązania osobistej relacji z Chrystusem, osobistego poznania Zbawiciela. To, co jest wolą Bożą w odniesieniu do ludzi, jest również zapisane w 2 Piotra 3,9. W tamtym rozdziale jest mowa o tych naśmiewcach, szydercach, którzy przyjdą w ostatecznych czasach, będą mówić: gdzież jest to Jego przyobiecane przyjście, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Ale Piotr ich prostuje i mówi: ale u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I potem ten 9 wiersz, taka wspaniała informacja, wieść: Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania albo do pokuty. I to jest Boża wola w stosunku do człowieka. Jeszcze może zacytuję tutaj, żeby to potwierdzić, z Ezechiela 18, rozdział 23 wiersz, co jest Bożą wolą. Bóg mówi: czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? Potwierdza ten wiersz 32 z 18 Ezechiela. Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. To jest Boża wola. Bóg w swoim miłosierdziu znosi nas, znosi jeszcze tą bezbożność, to bałwochwalstwo i różne inne rzeczy, o których mówiliśmy, i daje jeszcze szansę, bo Jego wolą jest, aby wszyscy przyszli do upamiętania, do pokuty. Natomiast jaka jest reakcja Boga na nasze zaniedbania w tej dziedzinie, na niepraktykowanie takiej modlitwy? W Izajasza 59, 15-16. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje. Inne tłumaczenia mówią, że nikt nie wstawia się. Bóg był zdumiony, zaniepokojony, nawet zaszokowany, mówią tłumaczenia niektóre, że nie znalazł się nikt podobny do Abrahama, który wstawiał się za grzeszną Sodomą, która była u progu zniszczenia. Pamiętamy tą historię, kiedy Bóg objawił przez swojego anioła Abrahamowi
że zniszczy to miasto, to jest Mojżeszowa. Ma wielki, rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk. Abraham był w pełni świadomy, jacy byli mieszkańcy Sodomy czy Gomory, że to byli zdegenerowani, zupełnie zdegenerowani ludzie i mógłby sobie pomyśleć, no zasługują na karę, nie? Ale co on mówi? Co mówi Abraham? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz temu miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Jaka jest odpowiedź Boża? Jeśli znajdzie się 50, nie zniszczę. Ale Abraham może się zorientował, że trochę przesadził z tymi 50, a mówi, Panie, a jak zabraknie 5 do tych 50? Nie zniszczę dla 405. Pamiętamy ten targ, jak szedł dalej. 40, 30, 20, 10. Nie zgładzę dla 10. No i anioł Boży odwrócił się i poszedł w stronę Sodomy, bo on nie znalazło się 10. Te miasta zostały zniszczone. Prorok Ezechiel w swoich czasach pisał o podobnej trosce Boga. Ezechiela 22 rozdział, 30 i 31 wiersz. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Bóg wołał, potrzebny człowiek, potrzebna pomoc, ale nie znalazł nikogo, który gotów był przyjść, jak tu jest napisane, stanąć w wyłomie, jako ten potrzebny wstawiennik. I znowu być może przychodzi nam na myśl Mojżesz, który był takim wspaniałym wstawiennikiem i którego modlitwa wstawiennicza odwróciła Boży gniew i uratowała Izraela od wygubienia. To było wtedy, kiedy Mojżesz poszedł na górę pod tablice kamienne, a lud ulał tego złotego cielca, zaczęli mu oddawać pokłony. I kiedy Bóg to zobaczył, mówi do Mojżesza, widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, niech wyleje mój gniew na nich i zniszczę ich, a z ciebie uczynię potężny naród. I wówczas Mojżesz zaczyna stawiać się za swoim narodem. I zapisał to również psalmista w 106 psalmie, 23 wiersz. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w łomie przed nim. Czyli w świetle Bożego zaniepokojenia, zdumienia, z powodu braku takich wstawienników, zarówno w tamtych czasach, jak i obecnie, nie możemy pozwolić sobie na zaniedbanie takiej posługi wspaniałej, jaką jest modlitwa wstawiennicza. Praktykujmy ją codziennie. Módlmy się o nasz zwiedziony naród, o te miliony ludzi, które idą na potępienie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy idą na wieczne zatracenie. Ten wielki mędrzec, jakim był Salomon, woła do nas, bo Słowo Boże jest ponadczasowe. To jest przypowieści 24:11. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Podanie komuś tego Nowego Testamentu, choćby ze słowem zachęty do czytania, złożenie komuś świadectwa, to jest ratowanie tego człowieka przed śmiercią, przed wiecznym potępieniem. Założyciel Armii Zbawienia, generał William Booth, często powtarzał takie słowa, że dopóki my, wierzący, nie uświadomimy sobie, jak strasznym miejscem jest piekło, że to nie jest jakaś przenośnia, jakaś figura językowa, ale straszne i realne miejsce, jak już mówiliśmy, gdzie Bóg nie chce nikogo posyłać, dopóki sobie nie wyobrazimy okropności tego miejsca, będziemy obojętni na los tych, którzy tam idą. Kochani, nie bądźmy obojętni. I tutaj od razu apel do braci. Jak było za czasów Pana Jezusa, tak jak jest dzisiaj. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Bracie, nie musisz mieć daru kaznodziei, ewangelisty, nauczyciela Bożego Słowa, tylko ochotne serce, żeby włączyć się w tą służbę ratowania ginących, żeby podać komuś to słowo z zachętą do czytania chociażby.
żeby taki nasz przeciętny rodak zaczął czytać Biblię, ja mówię, powtarzam to zwykle do takiego wniosku, że potrzeba być cudu, że potrzeba być cudu, żeby zaczął ją czytać. Nie? Jak to jest możliwe? Powiem wam jak. Gdyby się wypełniło proroctwo Amosa 8:11 w naszych czasach, to proroctwo było do innych czasów, do innej rzeczywistości, do Izraela. Ale czyż Bóg nie może go wypełnić w naszych czasach? Oczywiście, że może. Prorok napisał, oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Módlmy się, kochani, żeby taki głód przyszedł na ziemię, na całą ziemię, na polską ziemię również, żeby ci ludzie, którzy mają to słowo w domu, zaczęli go czytać. Wiecie, ciekawy jest następny wiersz, 12 z Amosa. Ciekawe słowa. I będą się wlekli od morza do morza i z północy na wschód biegać, szukając Słowa Bożego, ale go nie znajdą. Nasi rodacy nie muszą nigdy się wlec ani biegać, tylko sięgnąć ręką na półkę i wziąć ten egzemplarz. Otworzyć, zacząć czytać. Albo otworzyć szufladę, a tam taka mała gedonicka gdzieś leży, zapełniana, rzucona w kąt. Także módlmy się, żeby taki cud nastąpił w naszym kraju, żeby te miliony ludzi, którzy idą na potępienie, opamiętali się, przyszli do pokuty, zaczęli czytać Słowo Boże. Pan Jezus w rozmowie z Żydami, faryzeuszami, którzy uwierzyli w Niego, powiedział do nich, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Miliony ludzi potrzebuje wyzwolenia, wyswobodzenia od uzależnienia od księdza, który musi być od narodzenia aż po grób. Od fałszywych nauk. Próbują zapracować na to zbawienie swoimi uczynkami. Dlaczego? No dlatego, że nie znają prawdy. Rzymian 3:20 pisze, że z uczynków zakonu czy z uczynków prawa nie będzie zbawiony żaden człowiek. Galatów 2:16 powtarza tą samą prawdę. A oni wierzą zupełnie czemuś innemu. Czemuś, co mówi człowiek, a nie Bóg w swoim słowie. Dlatego, gdyby tak zaczęli czytać, to by doszli do poznania prawdy, bo Bóg nie jest zbyt daleko od nikogo i da się poznać każdemu, kto pragnie go poznać. Wracając może do służby gedonitów, jakieś może świadectwo z fotelu. Eliot Osowit jest obecnie pastorem dużego zboru o nazwie Faith Fellowship w miejscowości Jefferson w Stanach Zjednoczonych. I o swoim spotkaniu z Biblią Gedonitów opowiada w następujących słowach. Kiedy rozpocząłem pracę w branży turystycznej, zacząłem prowadzić niemoralne życie. Po jakimś czasie moja żona zorientowała się, że ją zdradzam i kiedy miała już tego dosyć, po prostu wyrzuciła mnie z domu. W tym samym czasie nasza córka została aresztowana za popełnianie różnego rodzaju przestępstw. Byłem załamany, mówi Eliot. Byłem zdruzgotany. Uświadomiłem sobie, że zawiodłem zarówno jako mąż, jak również jako ojciec. Nie wiedziałem, co mam robić. I w tej sytuacji jedynym wyjściem wydawało mi się popełnienie samobójstwa. I z tą myślą, żeby zastrzelić się w pokoju hotelowym, udałem się do pobliskiego motelu. Kiedy otworzyłem drzwi do pokoju, zobaczyłem leżącą na telewizorze otwartą Biblię. To były czasy, kiedy telewizory były takie, a nie takie jak teraz, nie? No więc zobaczył tę leżącą Biblię i mówi sam do siebie, komu to potrzebne? Mówi Eliot. Rzuciłem ją na podłogę. Biblia pozostała nadal otwarta, jak gdyby mnie przywoływała. To mnie naprawdę zdenerwowało. Podeszłem i kopnąłem do niej. Biblia odbiła się od framugi łóżka i nadal została otwarta. Schyliłem się, żeby rzucić ją gdzieś w kąt pokoju i wówczas mój wzrok spoczął na otwartym tekście Ewangelii Jana. Zacząłem czytać. Łzy napłynęły mi do oczu. Zacząłem szlochać. Tego wieczoru Eliot pojednał się ze swoim Zbawcą. Wyznał mu swój grzech. Narodził się na nowo. Od tego momentu zaczął się proces uzdrawiania jego relacji rodzinnych. Po jakimś czasie te relacje były zupełnie poprawne. Eliot przyłączył się do zboru. Skończył szkołę biblijną. Jak powiedziałem na początku, jest obecnie pastorem dużego zboru.
I często powtarza, że on tak bardzo wdzięczny jest Gedeonitom za ich wierną i wytrwałą służbę, ale nade wszystko jest wdzięczny Bogu, że uratował go od śmierci, od podwójnej śmierci. Także to słowo, które może jest tam w szufladzie niewidoczne w pokoju hotelowym, dla wielu jest i mam nadzieję, że będzie nadal ratunkiem. Może z naszego podwórka. Piotr był niechcianym dzieckiem. Jego matka porzuciła go, kiedy miał zaledwie 3 miesiące. Uciekła również od jego ojca. Widzicie, jego matka była alkoholiczką. A ponieważ ojciec był również alkoholikiem, więc Piotra umieszczono w domu dziecka. Od najmłodszych lat był trudnym dzieckiem, sprawiał wielkie trudności wychowawcze. W wieku 13 lat pił nałogowo alkohol, zaczął brać narkotyki, a kradzieże zapewniały pieniądze na te jego uzależnienia. Umieszczono go w domu poprawczym, ale to go nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Stał się jeszcze bardziej zatwardziały, jeszcze bardziej brnął w grzech. Kiedy doszedł do pełnoletności, skazano go na 1,5 roku więzienia. Po odsiedzeniu tego, 3 miesiące po odsiedzeniu tego wyroku został skazany na następne 6 miesięcy za podobne przestępstwa. Odsiedział ten wyrok i wrócił do swojego starego sposobu życia. Alkohol, narkotyki, kradzieże. Został znowu przyłapany na gorącym uczynku i tym razem sędzia był o wiele surowszy. Wyrok brzmiał 5 lat. To go załamało, to go zdruzgostało. Uświadomił sobie, że nie ma po co żyć. Zastanawiał się nad popełnieniem samobójstwa. Tak, on miał taki mały niebieski Nowy Testament, który dostał w którymś z więzień, ale otwierał go tylko wtedy, kiedy chciał wydrzeć kartkę i zrobić sobie kolejnego skręta. Wiecie, papieroska. Bo ten wymiar tej kartki, jak jej papier, z której jest zrobiony, idealnie się nadaje na te więzienne skręty. Ale kiedyś, jak sam mówi, bez jakichś konkretnych powodów, otworzył ten mały Nowy Testament, zaczął go czytać. Był to fragment opisujący ukrzyżowanie Pana Jezusa. I te słowa ogromnie go dotknęły. Poczuł wielki żal i współczucie dla Pana. I przez dalsze czytanie i oświecenie przez Ducha Świętego Piotr otworzył swoje serce dla Pana Jezusa Chrystusa. Piotr jest obecnie Gedeonitą. I on również chwali Boga, że wyratował go od śmierci. I również jest ogromnie wdzięczny Gedeonitom za ich właśnie więzienną służbę. Bo mówi, gdyby nie ona, mógłby już nie żyć i być w piekle. Tak więc każda służba, gdziekolwiek ona jest prowadzona, w więzieniu, hotelu, w szkole, w szpitalu, to jest ten zasiew, który Bóg może użyć we właściwym czasie, w Jego czasie. Dlatego my, jako ci siewcy, może nie widzimy tego plonu, ale kiedyś tam w wieczności okaże się, komu ten Nowy Testament gdzieś zostawiony, czy znaleziony, czy podarowany, pomógł. W samym sercu kolumbijskiej dżungli znajdowało się laboratorium i fabryka narkotyków. Było tam mnóstwo chemikali, mnóstwo broni i pracowało kilkudziesięciu bardzo niebezpiecznych ludzi, mafiosów narkotykowych. To było niezwykłe laboratorium, a jego niezwykłość polegała na tym, że był tam egzemplarz Nowego Testamentu gedeońskiego. Wyobrażacie sobie w takim miejscu? Co więcej, była to tak popularna lektura, że dochodziło do kłótni, kto ma ją czytać pierwszy. W końcu, żeby uniknąć bujek, zaczęto rzucać losy, które miały decydować o kolejności czytania. Tego laboratorium już nie ma, ale jest 40 nawróconych mężczyzn, mafiosów, z których 12 zostało pastorami. Chwała Bogu, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze i wszelki miecz obosieczny. Amen.